Witam Państwa i po raz kolejny zapraszam do naszego telewizyjnego biura śledczego. To już 11 program z tego cyklu. Dzięki życzliwości Państwa, jak się zdaje, zyskał on już pewną popularność. I co najbardziej cieszy, dzięki informacjom ze strony Państwa, wszystko wskazuje na to, że do kilku zrekonstruowanych, podjętych spraw w najbliższym czasie skutecznie będziemy mogli wrócić. Od 6 stycznia bieżącego roku ten program emitowany jest ze zdwojoną częstotliwością każdego już tygodnia, a od pojutrzejszego czwartku, dzięki nawiązanej współpracy z Kurierem Polskim, historie opowiedziane przez nas będzie przypominał i powtarzał nasze apele także ten dziennik. Rozwijamy się, proszę Państwa, także kadrowo. Państwo pozwolą, że przedstawię. Pan Tadeusz Szymków. Witam serdecznie. Aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, znany Państwu także z filmów. Niektóre były na ekranach już inne, w tym, uwaga, trzecia część Ekstradycji, serialu telewizyjnego reżyserowanego przez Wojciecha Wójcika, także czeka na swoją emisję. Ty tam grasz kogo? Gram oficera kontrwywiadu, nazywa się on Wojtek Szymczak. Sławku, ale tutaj, w tym programie, mam być narratorem, czyli sobą, Tadeuszem Szymkowem. Mam opowiadać o zdarzeniach kryminalnych. Właśnie tak. Proszę Państwa, od dziś te programy prowadzić będziemy z Tadeuszem na zmianę. Dzisiejszy poprowadzi on. Powodzenia. Dziękuję. Wszystkie sprawy, które dzisiaj przedstawimy, wydarzyły się na terenie województwa jeleniogórskiego. Oto jedna z takich spraw. Przenieśmy się do Szklarskiej Poręby. Pawełku, zameldowałeś już tą grupę plastyków z Wrocławia? Mamo, nie teraz. Zobacz, znalazłem okazję. Nowiutkie Audi 100, komfortowe wyposażenie, klima, alufelgi, poduszki i co najważniejsze, w naszych górach napęd na 4 koła i to wszystko tylko 40 tysięcy. Paweł, na litość boską, skąd my weźmiemy taką kwotę? No, przecież mam odłożone 20 tysięcy. No, mamy 20. A skąd weźmiesz resztę? Mam znajomych, wykonam kilka telefonów i pieniążki same się znajdą. Na przykład Jurek ma wobec nas zobowiązania, a dla niego 20 tysięcy to żaden pieniądz. No, niby tak. Rób jak uważasz, ale mam nadzieję, że zostawisz trochę na życie. Nie martw się, jakoś to będzie. Paweł Jan miał 23 lata, mieszkał w Szklarskiej Porębie przy ulicy Odrodzenia 35. Gdzie wraz z mamą prowadził pensjonat o wdzięcznej nazwie Milutka. Prawdziwą pasją Pawła były samochody i ostatnio, co będzie bardzo ważne dla tej sprawy, ubóstwiał rozmawiać przez telefon komórkowy, który miał od 2 lat, jednak ciągle nie mógł się nim nacieszyć. Halo? Tak? Bardzo słabo pana słyszę, tak? Halo? Dobrze, spotkajmy się na dworcu centralnym, tak? Przy tych schodach, dobrze? Na pewno będę. 31 około 6. Na pewno. Pieniądze będę miał przy sobie. Do usłyszenia. Paweł telefonicznie umówił się z mieszkańcem Warszawy na kupno po okazyjnej cenie samochodu marki Audi. W tym celu wyjechał do Warszawy 30 października 1997 roku o godzinie 19.30 pociągiem relacji Szklarska Poręba, Wrocław Główny, Warszawa Wschodnia. Paweł Jan ma 23 lata, ma 190 cm wzrostu, średniej budowy ciała, włosy krótkie, jasne, wpadające w kolor rudy. Cechą charakterystyczną Pawła jest to, że utyka na lewą nogę po przebytym urazie stawu kolanowego. Tego październikowego dnia ubrany był w kurtkę koloru czarnego z napisem na plecach Nike. Czarne spodnie dresowe oraz buty sportowe sznurowane w kolorze czerwono-czarnym, także z napisem Nike. Posiadał przy sobie niewielki plecak koloru czarnego, a przy pasie przypiętą miał czarną saszetkę zamykaną na zamek błyskawiczny, w której trzymał pieniądze. Miał także ze sobą dowód osobisty i prawo jazdy. Słuchaj, Jurek, te 200 baniek wsadzisz do saszetki i podasz mi do wagonu. Będę w Warsie, pamiętaj.
Nie, nie wiem, o której ten pociąg przyjeżdża do Wrocławia. Chyba o 22, ale sprawdź w rozkładzie. Jakby co, to dzwoń do mnie na komórkę. Nie, nie będę spał. Pozdrowienia od mojej mamy, cześć. Paweł, wsiadając do pociągu, miał przy sobie 17 tysięcy złotych. Umówił się też ze znajomym Jurkiem na dworcu głównym PKP we Wrocławiu, że ten pożyczy mu 20 tysięcy złotych. Cześć, Jurek. Jestem w tej chwili w Jaworzynie Śląskiej. Za jakieś 40 minut będę we Wrocławiu. Będziesz tak, jak się umawialiśmy. Jak to nie zdążysz? No przecież na pieniądze? Dobra, w takim układzie wysiadam we Wrocławiu i spotykamy się na dworcu głównym pod zegarem. Zdążymy na 6 do Warszawy. Dobra, cześć. Z wykazu rozmów wynika, że Paweł tego dnia dzwonił aż 13 razy do różnych osób. Między innymi do znajomych, kolegów, do swojej narzeczonej. Ostatni raz o godzinie 21:10 rozmawiał ze swoją mamą. Prosił ją, żeby podała mu godzinę, o której ten pociąg przyjeżdża do Wrocławia. Przepraszam cię, że nie zdążyłem, ale no nie mogę po prostu wcześniej. Zastraszyłeś mnie okropnie. Pieniądze masz oczywiście. Pieniądze mam, nic się nie martw, zdążymy na czas. Na 6 będziemy. Będziemy na 6. Znajomego Pawła Jurka, który miał mu na dworcu głównym we Wrocławiu wręczyć 20 tysięcy złotych, wynika, że spotkali się we Wrocławiu o godzinie 22:15. Paweł postanowił zmienić pociąg na samochód marki Dodge. Właściciel Dodge'a, Jurek, twierdzi, że wysadził Pawła w okolicach dworca centralnego w Warszawie między godziną 3:15 a 4:15. I natychmiast udał się w drogę powrotną. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię z Warszawy. Byłem umówiony z pani synem w sprawie kupna auta. Do tej pory go nie ma, czyżby się rozmyślił? Ależ skąd? On wczoraj wyjechał wieczorem do pana i o tej porze powinien już dotrzeć do Warszawy. No jeszcze go nie ma. Nie było go w ogóle na tym umówionym miejscu. Wie pan... W tej chwili zaskoczył mnie pan. Przedzwonię do niego na komórkę i dowiem się, co się stało. Dobrze, dziękuję pani. Do widzenia. Do widzenia. Telefon Pawła milczał. W zeznaniach Jurka jest masa nieścisłości. Dlaczego Paweł, który tak obsesyjnie lubił telefonować, nie zadzwonił z jego telefonu, żeby powiedzieć mamie, że wysiadł z pociągu i dalej do Warszawy jedzie samochodem. Policja poszukuje świadków, którzy w dniu 30 października 1997 roku między godziną 22:15 a 22:45 mogli widzieć Pawła Jana. Kto w tym samym czasie na parkingu strzeżonym dworca głównego PKP we Wrocławiu bądź w jego okolicy widział samochód Dodge Caravan, numer rejestracyjny WCT2365 koloru zgniłej zieleni metalik i potrafi określić, jakie osoby w nim przebywały? Czy wsiadł do niego Paweł i w którą stronę odjechali? Proszone są też o kontakt wszystkie osoby, które podróżowały w tym czasie do Warszawy trasą Wrocław-Oleśnica-Kępno-Bełchatów. Być może widziały samochód Dodge. Gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach? Prosimy, dzwońcie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Jeleniej Górze. Kierunkowy 075 75 20 244. Szykuję obiad na godzinę 14:00, przyjadę, chodź, chodź, pojedziemy autkiem, chodź, Junieczka, pojedziemy autkiem, powstaj. W tym domu przy ulicy Zielonej 3 wraz z mężem mieszkała pani
Irena Olejnik. Zwykle do pracy jechali razem. Tego jednak dnia pani Irena została w domu, ponieważ od jakiegoś czasu przebywała na urlopie wypoczynkowym. Pożegnała męża, nastawiła budzik na godzinę 8 i postanowiła jeszcze chwilę odpocząć. Proszę nie zapominać, kim pan jest. Tyler namierza naszą częstotliwość. Oto wychodzi. Jesteśmy jak księdza. Ratujemy zbłąkane dusze. Oto wychodzi. Jesteśmy jak księdza. Nie, nie jesteśmy strażnikami. Jesteśmy rycerzami. Rycerzami zdrowiu. Jezu! Puść mnie! Puść! Sąsiad mieszkający na górze w tym samym domu usłyszał krzyk męża pani Ireny, pana Bronisława. Zszedł na dół, zobaczył, co się stało, został przy pani Irenie, a mąż pojechał do miasta, do rodziny, zawiadomić policję i pogotowie ratunkowe. Przybyła na miejsce zbrodni policja, ustaliła, że zgon ofiary nastąpił między godziną 9 a 12. Śmierć spowodowana była licznymi około 20 uderzeniami. Były to ciosy zadane nożem i szufelką od węgla. Uderzenia były bardzo silne, o czym świadczy przebita łopatka i czaszka ofiary. Pani Irena ubrana była w spodnie błękitne i ciemnoniebieski sweter oraz granatowe buty kozaczki. Mieszkanie nie nosiło śladów splądrowania i nic nie zginęło. Policja wyklucza tło rabunkowo-seksualne tej zbrodni. W ogóle trudno ustalić motywy tego zabójstwa. Dziwne. Nie ma też żadnych świadków tego zdarzenia. Przecież dom państwa Olejników znajduje się niedaleko stacji kolejowej Szklarska Poręba Dolna. Być może sprawcą zbrodni była osoba chora psychicznie. Policja wysnuwa tezę, że sprawcą mógł być złodziej, który zakradł się do domu pani Ireny i zaskoczony przez nią, brutalnie ją zaatakował. Policja prosi wszystkich, którzy w dniu 19 listopada 1997 roku w okolicach stacji kolejowej bądź też na przystanku PKS-u widzieli zakrwawioną osobę. Prosimy, dzwońcie.
do Wojewódzkiej Komendy Policji w Jeleniej Górze pod numerem 075 75 20 244. Krzysztof Wojciechowski, lat 31, zamieszkały w Zawidowie. Pracował jako celnik na przejściu granicznym w Jędrzychowicach. Miał żonę i troje dzieci. Sierpnia 97 roku do Komendy Rejonowej Policji w Zgorzelcu zadzwoniła kobieta, informując, że przy ulicy Sienkiewicza 25 nieznany jej mężczyzna dobija się do mieszkań. Zatrzymany nie miał na sobie koszuli. Był w stanie nietrzeźwym, nie posiadał również dokumentów. Na jego ciele były liczne drobne obrażenia. Policja na komendzie ustaliła, że mężczyzną tym jest Krzysztof Wojciechowski i po dłuższej perswazji umieściła go w policyjnej izbie zatrzymań. Następnego dnia o godzinie 10.15 wraz z żoną, która przyniosła mu odzież na zmianę, opuścił komendę. No i zobacz, do czego ty się, człowieku, doprowadziłeś, żebym ja ciebie musiała z policji odbierać, ale... no wiesz co? Nie, już nie narzekaj, daj spokój, w ogóle źle się czuję, podle, nie wiem, co mi dolega. No ale jak źle się czujesz, boli cię coś? Nie, głowa cię boli? Nie, no nie wiem, co mi jest. Pójdziemy do mamy. Nie, do mamy może coś ma. No a co ci mama pomoże? Chodźmy do lekarza, przecież ty nawet nie wiesz, co ci jest, to co ci mama pomoże. Chodź, idziemy. A może masz rację. Chodź. Po badaniach lekarz stwierdził u Krzysztofa bardzo silną nerwicę wegetatywną. Wypisał 7 dni zwolnienia i zalecił konsultację psychiatryczną. Krzysiu, zastanów się, co robisz. Byłeś u lekarza, wiesz, że wódka ci szkodzi, nie trzeba tej wódki pić, będziesz miał kłopoty w pracy i po co ci to potrzebne? A jak zaczną się kłopoty, to będą problemy, nie będziesz miał pieniędzy, nie będziesz miał co robić, nie będzie pieniędzy i nawet na wódkę. Zwolnią cię z pracy i będzie koniec. Weź, przestań pić. Chodź, synku, idziemy. Tu do pokoju. Słuchaj, ja zejdę na dół, zapalę tam papierosa i na was zaczekam. Dobrze, a ja tylko ubiorę dzieci i zaraz do ciebie zejdę. No dobra, tam jestem. Po 10 minutach z mieszkania rodziców wraz z dziećmi wyszła pani Wojciechowska. Męża przed domem jednak nie było. Nie było go też na przystanku autobusowym. Pomyślała więc, że pojechał do domu wcześniejszym autobusem. W domu go jednak nie było. Załatw go teraz! Odsuń się!
Dwa dni później, 22 sierpnia 1997 roku, zaniepokojona żona Krzysztofa, pani Elżbieta, zawiadomiła zgorzelecką policję o jego zaginięciu. 13 września 1997 roku rolnik pracujący w polu niedaleko zalewu Czerwona Woda dokonał w lesie makabrycznego odkrycia. Zobaczył wiszące na drzewie rozkładające się ludzkie zwłoki. To jest to drzewo. Policja poszukuje świadków, którzy w dniu 20 sierpnia 1997 roku lub później widzieli bądź rozmawiali z Krzysztofem Wojciechowskim. Poszukuje się również osoby, które w tym samym czasie przebywały na terenie lasku koło zalewu Czerwona Woda. Może widziały dziwnie zachowujących się ludzi, jakieś podejrzane zdarzenia, sytuacje. Prosimy o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Jeleniej Górze pod numerem kierunkowy 075 75 20 244. A teraz przedstawimy w skrócie wszystkie sprawy pokazane w dzisiejszym programie. 30 października 1997 roku zaginął 23-letni mieszkaniec Szklarskiej Poręby Paweł Jan. Udał się do Warszawy w celu kupienia samochodu pociągiem relacji Szklarska Poręba – Warszawa Wschodnia. O 22.15 wysiadł na dworcu głównym we Wrocławiu. Dalszą podróż do Warszawy kontynuował wraz z kolegą samochodem Dodge. Według zeznań kolegi między godziną 3.15 a 4.15 31 października 1997 roku Paweł wysiadł z samochodu w okolicach dworca centralnego w Warszawie i wszelki ślad po nim zaginął. Dnia 19 listopada 1997 roku bez jasnych motywów w bestialski sposób zamordowano we własnym domu 54-letnią Irenę Olejnik. Policja szuka ewentualnych świadków, którzy w dniu 19 listopada widzieli jakąś zakrwawioną osobę lub słyszeli krzyki dochodzące z domu przy ulicy Zielonej 3 w Szklarskiej Porębie Dolnej. Dnia 20 sierpnia 1997 roku po wyjściu z domu teściowej zaginął 31-letni Krzysztof Wojciechowski, pracownik Urzędu Celnego w Jędrzychowicach. 13 września 1997 roku znaleziono jego zwłoki w lesie koło zalewu Czerwona Woda. Po obdukcji zwłok okazało się, że Krzysztof Wojciechowski został najpierw zastrzelony i już martwy powieszony na gałęzi drzewa. Policja wyklucza motyw rabunkowy tej zbrodni, o czym świadczy znalezienie na ręku denata drogiego zegarka marki Orient. Poszukuje się świadków, którzy 20 sierpnia 1997 roku lub później widzieli Krzysztofa Wojciechowskiego. Kto w lesie koło zalewu Czerwona Woda w tym czasie widział podejrzanie zachowujące się osoby bądź przejeżdżające tamtędy samochody. Powoli kończy się nasz program. Wszystkie sprawy, które dzisiaj pokazaliśmy, pochodzą z terenu województwa jeleniogórskiego. Osoby występujące w naszym programie to wyłącznie statyści. Proszę ich w żaden sposób nie kojarzyć ze sprawcami. Natomiast miejsca i zdarzenia są prawdziwe. Przypominam numer telefonu Komendy Wojewódzkiej Policji w Jeleniej Górze. Kierunkowy 075 75 20 244. Do zobaczenia w następnym wydaniu telewizyjnego biura śledczego.